Witam w La Quilona Forest. W ten weekend będę z wami sam. Moja Gosia nie będzie z nami. Została w domu. Trzymałem się kabelas. Chcę kupić trochę amunicji do 22. Paczki amunicji, nic, bo to tylko 100 sztuk, ale kupiłem jeszcze jedzenie dla wirów i pokontynuuję wyjazd. No tutaj mamy trochę drzewa, za chwilę jeszcze mam parę godzin dnia, bo dzisiaj trochę wcześniej jestem, to zaraz porąbiemy i poukładamy te drzewo. Drzewo porąbane, jest gotowe do palenia, super. Witam, ja tym razem na spacerze, ale nie w lesie, tylko w parku nad rzeką obok naszego domu w Mississauga. Nie jest tak spokojnie jak u nas w lesie, bo słychać samochody, ale jest bardzo zielono, pięknie i przyjemnie. Przede mną dzisiaj dużo pracy. 3 sesje coachingowe online i 1 u mnie w gabinecie. Więc teraz taki troszeczkę relaks przed ciężkim dniem pracy. Ja aż nie do wiary, że to już zaczyna się jesień.
pędzę z powrotem do domku, bo za pół godzinki zaczynam pracę. Jeszcze może zrobię sobie małą kawkę i potem zaglądnę, co się dzieje u mojego męża. Mam nadzieję, że jak to on zrobi dobrą robotę w lesie. Pa, kochanie. Do zobaczenia. Tygodnie temu wysypaliśmy tu jabłka, widzicie, nic tu nie ma. Tydzień temu wysypałem kukurydzę, też wszystko sprzątnięte. Kto wie, to wie. Tym razem trochę inne jedzenie. Trochę inna karma, mieszanka różnych zbóż. Thank you.
dzisiaj nie dużo mówię, bo jestem sam u nas na działce. Tam zrobiłem następną część naszego tarasu. Jeszcze brakuje mi dwie kantówki do dokończenia, ale te deski już położyłem, tak żeby one sobie schły. A teraz pojedziemy na miejsce, gdzie zawsze na czas polowania rozstawiam namiot. Zostawiłem, trochę się musiałem z nim poszamotać, ale jakoś się udało. Teraz namiot zostawiony jakiś czas, tak żeby zwierzęta się po prostu przyzwyczaiły do tego, że on tam stoi. No, już wieczór. Trochę dzisiaj porobiłem, bo zrobiłem następną część deku i podcięłem materiał na donicę, które będziemy za tydzień robić z Gosią. No, ale wiecie, tak to jest, że jednak trochę brakuje mojej żony. Nawet zrobiłem dwa steki. No i dwa będę musiał zjeść. Weekend, weekend i po weekendzie trzeba wracać do domu. Już czekam na mojego męża. Za chwileczkę powinien zjechać do domu. Mam nadzieję, że nie jest za bardzo zmęczony. Bo jutro regularny tydzień, regularny dzień, zaczynamy pracę. Artur w fabryce, ja w swoim przedszkolu, a za tydzień znowu spotkamy się w naszym lesie. Do zobaczenia w Lucky Luna Forest.
Ja tęskniłem, las tęsknił.